Witam Was serdecznie, z tej strony Bogdan. W tym filmie pokażę Wam krok po kroku, jak przygotować piastę do montażu nowej tarczy hamulcowej. Możemy skorzystać na przykład z takiego krążka ściernego, czyli takiej szczotki drucianej na wkrętarkę, wiertarkę i oczyścić powierzchnię do gołego metalu, co jest bardzo istotne przy wykorzystywaniu elektronarzędzi. Oczywiście ułatwiają robotę, bo znacznie szybciej wykonamy całą pracę, ale musimy uważać na jedną rzecz. Nie możemy w jednym miejscu cały czas zdzierać, bo inaczej możemy spowodować, że naruszymy dosyć znacząco powierzchnię naszej tarczy piasty i w tym momencie będziemy mieli bicie tej piasty. A jeżeli będzie bicie piasty odpowiednio duże, to w tym momencie to się przeniesie bardzo szybko na nasze nowiutkie tarcze hamulcowe. Tak więc po pierwsze oczyszczamy, delikatnie dociskając do powierzchni piasty. Zajmuje to troszeczkę więcej czasu, ale nic nie robimy na siłę. Tak, żeby maksymalnie oryginalna, równa powierzchnia piasty była na sam koniec. Po skończeniu pracy z elektronarzędziem typu właśnie taka szczotka druciana, może to być oczywiście papier ścierny na specjalnej końcówce, ewentualnie specjalnej nasadce takiej na całą piastę, są też takie, ATE ma taką specjalną nasadkę. Pamiętajcie, aby całą powierzchnię jeszcze drobnoziarnistym papierem ściernym przetrzeć tak, żeby po prostu wszelkie zadziory zlikwidować albo miejsca te, do których taką szczotką lub innym narzędziem po prostu nie dotarliśmy. W ten sposób weryfikujemy, sprawdzamy jeszcze na dotyk, czy wszystko jest ok. Najważniejszą powierzchnią całej tej piasty jest krawędź, czyli to, co jest najbardziej oddalone na zewnątrz, bo tam w pełnym zakresie nasza tarcza będzie opierać się, to jest bardzo istotne miejsce, tam musi być równiutko. Oczywiście ten pierścień taki w środku centrujący, gdzie nakładamy naszą tarczę hamulcową, też jest bardzo istotne, tak więc czyścimy wszędzie na tyle, na ile się da. Po oczyszczeniu nie przystępujemy do montażu nowej tarczy. Najpierw weryfikujemy tą tarczę. Przykładamy na przykład liniał krawędziowy, a jeżeli nie mamy, to na przykład suwmiarkę, ona jest też równa, też jest metalowa. Przykładamy w różnych miejscach tak, żeby zweryfikować powierzchnię. Jeżeli zauważymy gdzieś spore odchyłki, nierówności, no to trzeba się zastanowić, czy damy radę to wyrównać, ewentualnie oddać do toczenia, ewentualnie trzeba będzie piastę po prostu wymienić. Następnie za pomocą czujnika zegarowego przy samej krawędzi powinniśmy zweryfikować, czy odchyłka nie będzie powyżej 0,02 mm. Dopiero teraz możemy montować naszą nową tarczę hamulcową. Wcześniej, jeżeli nie zweryfikujemy powierzchni za pomocą czujnika zegarowego, za pomocą liniału krawędziowego, nie powinniśmy montować tarczy. Dlaczego? Na oko ani pod palcem nie zweryfikujemy, czy powierzchnia naszej piasty jest ok, czy nie ma bicia. Jeżeli zamontujemy tarczę bez zweryfikowania naszej piasty, no to automatycznie za kilkaset kilometrów, czy też kilka tysięcy kilometrów bicie naszej nowej tarczy hamulcowej może nastąpić i to jest bardzo częste zjawisko przy reklamacjach tarcz hamulcowych, gdzie winą był błędny montaż, niezweryfikowanie bicia piasty, powierzchni piasty, a następnie, zanim jeszcze wszystko zostało niezłożone, nie zweryfikowano tarczy hamulcowej. Tu tarcza hamulcowa dokręcona do piasty, połową momentu obrotowego, na krzyż naprzemiennie śruby i 1 cm od krawędzi trzeba zweryfikować, czy bicie tarczy nie jest powyżej 0,06 mm. Tak powinniśmy zawsze przygotować piastę i dokonać montażu tarczy. Cześć!